Przepraszam, że przechodzimy do nowego tematu, ale krótkiego takiego tematu, ale bez przerwy się pojawiają jakieś takie zdarzenia. To jest świadczą o daleko idącym nierozumieniu tego, co się dzieje, nierozumieniu tego, co się działo. I ta przeszłość się staje niezrozumiała, ale co jeszcze ważniejsze, teraźniejszość staje się niezrozumiała. Mieliśmy bardzo uroczysto obchodzone święta rocznica Powstania Warszawskiego. Aż dziś się zdziwiłem, że, bo przez ostatnie lata to ona była traktowana coś tak po macoszemu, że tym razem to jest no bardzo dużo miejsca temu poświęcono. I zadziwiająca rzecz. Poświęcono masę miejsca, mówiono, rozmaici ludzie zabierali głos, poczynając od prezydenta Dudy, a kończąc na jakichś zwykłych odbiorcach telewizji. I jednego tylko zabrakło. Okazało się, że winę za powstanie warszawskie ponoszą Niemcy. Nie ma ani słowa o Rosji. To jest zaskakujące i oburzające. To jest najgorsze PRL-owskie kłamstwo. Kłamstwo, które przez PRL obowiązywało i teraz znowuż obowiązuje. Cały dzień od rana do wieczora właściwie jeden tylko rozsądny dawnego żołnierza starszej pani już bardzo, jeden tylko jakiś taki głos rzeczywistości był głosem rozsądku, ale on też nie zauważył, że to nie była sprawa polsko-niemiecka, tylko to była sprawa między Polską, Niemcami i Rosją i Związkiem Radzieckim. Jest to oczywiste, można to było już czytać w książkach PRL-owskich. Nie trzeba było czekać na zmianę, ale już niektóre książki PRL-owskie wydawane przez Wojskowy Instytut Historyczny, niektóre książki już starały się oddać całą prawdę, mimo że były to książki, które wychodziły jeszcze przed rokiem 89. I teraz nagle mamy powrót najgorszej, stalinowskiej wersji, dla której Rosjanie pomagali Polakom, tak delikatnie to zaznaczone, ale wrogiem jednym podstawowym i zasadniczym byli Niemcy. A powstanie zaczęli głupcy, którzy myśleli, że przez 2 miesiące będą mogli walczyć. To jest wszystko nieprawda. Przede wszystkim decyzja powstania. Decyzja powstania w znacznej mierze do niej doszło pod wpływem wydarzeń, które się wcześniej działy na ziemiach II Rzeczypospolitej. Poczynając od Wilna, poczynając od Lwowa, tam oddziały i w Wilnie, i we Lwowie, oddziały Armii Krajowej u boku Armii Sowieckiej walczyły z Niemcami, ale po wyparciu Niemców, po rozbiciu Niemców i pod Wilnem, i pod Lwowem, to wojska polskie zostały, oddziały polskie, oddziały Armii Krajowej, zostały rozbrojone i internowane, a o wiele osób tego nie przeżyło. Ofiarami byli i dowódca okręgu wileńskiego, i dowódca okręgu lwowskiego. Obaj doprowadzili do powstania w tych miastach. Nadeszli Rosjanie, razem z Rosjanami pobito Niemców, razem z Sowietami pobito Niemców. Po czym po paru dniach
Dokonano aresztowań, dokonano co najmniej rozbrojenia. I teraz, jeśli można było znaleźć jakieś uzasadnienie, oczywiście to uzasadnienie było absolutnie kulawe, ale jeżeli można było znaleźć jakieś uzasadnienie, to można było twierdzić, że Rosjanie uważali już, że Wilno i Lwów, ale także inne niektóre miejscowości znajdują się już na terenie Związku Radzieckiego, ponieważ konferencja w Teheranie z końca ubiegłego roku, mocarstwa zachodnie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zgodziły się, że te ziemie są ziemiami Związku Radzieckiego, a nie Polski. Rząd polski nie został o tym w ogóle nawet powiadomiony. Ale i tutaj może być jakieś takie kulawe wyjaśnienie, że Rosjanie się tak zachowywali, ponieważ uważali za zgodą wielkich mocarstw, że to jest ich terytorium. Żołnierze polscy, żołnierze Armii Krajowej na ziemiach wschodnich oczywiście uważali, że jest to teren polski, nie wiedzieli nic o Teheranie. Tak samo jak rząd londyński nic nie wiedział o ustaleniach Teheranu, jak premier Mikołajczyk, który w tym czasie był, stał na czele rządu, też nic nie wiedział na ten temat, ale jakieś uzasadnienie było. Natomiast po przekroczeniu Bugu, po wejściu na ziemię, które Rosjanie uznali za polskie, scenariusz wydarzeń był taki. Z reguły oddziały Armii Krajowej, które realizowały plan burza, w momencie, kiedy ostatnie oddziały niemieckie się wycofywały i zbliżali się Sowieci, rozpoczynało się powstanie. W większości wypadków, to jest co najmniej kilkadziesiąt wypadków. W wielkości wypadków Rosjanie wkraczali już do miejscowości, które już były wyzwolone przez Armię Krajową, albo były w ostatniej fazie wyzwolenia. I co się nagle okazało? Że ci polscy żołnierze, którzy jakby nie było razem z Rosjanami, razem z Sowietami, nie mogę powiedzieć, odzyskiwali niepodległość dla Polski, ale wypychali wroga i oni to przede wszystkim wywalczyli. To były oczywiście takie miejscowości, które tylko Rosjanie zajmowali, ale znacznie więcej było miejscowości, które najpierw zajęła Armia Krajowa. I to się działo na ziemiach, które Związek Radziecki uznawał za ziemię państwa polskiego. I te oddziały w parę dni po tym, jak wyparto Niemców, były rozbrajane, ponieważ Rosjanie nie mieli co robić z tymi żołnierzami, to ich właściwie rozpuszczali do domów, natomiast później już nie, ale w pierwszym okresie rozpuszczali ich do domów, zatrzymywali oficerów, zwłaszcza zatrzymywali wyższych oficerów i już osadzali w jakichś obozach. Poczynając od dowodzących, prawda, oficerów. I równocześnie Rosjanie głosili na cały świat, że to oni wyzwalają Polskę, radio moskiewskie, wszystkie radia rosyjskie, a za nimi radiostacje zachodnich państw ogłaszały, Rosjanie wyzwolili takie a takie miasto. Rosjanie wyzwolili taką miejscowość. Po prostu podawali komunikaty sowieckie, które w wielu wypadkach były po prostu niprawdziwe, całkowicie nieprawdziwe. I
Ale jeszcze dalej Rosjanie mówili, w ogóle nie ma oporu ze strony Polski, nie ma żadnych polskich oddziałów, które walczą. Zarzut, że stoi z bronią u nogi i przygląda się, jak Rosjanie wyganiają Niemców, jak Rosjanie biją Niemców, co była oczywistą nieprawdą. I teraz ta oczywista nieprawda bardzo szybko została rozpoznana i w Londynie, ale i w Warszawie. Jedną z przesłanek, nie jedyną, ale jedną z bardzo istotnych przesłanek powstania warszawskiego było to, że jeżeli na przykład można mówić, że Siedlce wyzwolili Sowieci, a potem Polacy to się tylko przyglądali, to nikt na Zachodzie nie wiedział, gdzie są te Siedlce, albo jeszcze jakaś mniejsza miejscowość. Nie było żadnego argumentu, który by środkom przekazu w krajach zachodnich udowodnił, że to polskie oddziały tam walczą. Wtedy pojawiła się sytuacja następująca. Rozważano sprawę możliwości powstania w Warszawie z różnych stron, ale rozważano ją także z tej strony, że jeżeli Polacy sami wyzwolą Warszawę, jeżeli dojdzie do powstania warszawskiego, to tutaj nie można powiedzieć, że Rosjanie weszli, a potem 50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, bo tylu mniej więcej stanęło do walki 1 sierpnia, że 50 tysięcy tych żołnierzy nie ma. Część rządu, bo to byli już ministrowie krajowi, ale ministrowie rządu londyńskiego, że tutaj jest kilku już ministrów rządu, że tutaj jest podległość Londynowi, jest armia krajowa, wszystko to jest. Warszawa się nie nadawała do propagandy sowieckiej. Jedną z przyczyn powstania warszawskiego było pokazanie, że to jest nieprawdziwa propaganda. Tutaj wyzwolenie Warszawy, nawiasem mówiąc, poza krajami trzema bałtyckimi, które istniały przed wojną, tutaj ta sprawa tutaj inaczej wyglądała, ale we wszystkich innych krajach, w Paryżu, w Brukseli, ale także w Bukareszcie, w Sofii, w Belgradzie, wszędzie te stolice europejskie były wyzwalane po powstaniu warszawskim. Jeszcze Paryż jeszcze był najwcześniej, ponieważ Paryż jeszcze w sierpniu zdążyli Amerykanie ze wsparciem Francuzów, oni zdobyli, potrafili wyzwolić Paryż. Ale już od paru tygodni trwało powstanie warszawskie. Mówiąc inaczej, powstanie, które obejmuje milionowe miasto, ponad milionowe miasto, powstanie, które obejmuje stolicę europejską, powstanie, które obejmuje stolicę tego kraju, który pierwszy się znalazł w wojnie, wszystkie te elementy były elementami bardzo ważnymi propagandowo. One rozbijały propagandę sowiecką, sprowadzały ją, że tak powiem, do prawdziwego poziomu, czy zbliżonego chociaż do prawdziwego poziomu, i sam fakt powstania warszawskiego był wielkim wydarzeniem w II wojnie światowej. Ten element wzięty był pod uwagę. I teraz tak. Dowództwo Armii Krajowej już wiedziała dokładnie nawet, że oddziały Armii Krajowej ogarnięte przez front, przez które przeszedł front i które się znalazły na terenach zajętych przez Rosjan, że wszystkie te oddziały były po prostu
rozbrajane, częściowo internowane i tak dalej. Wiedzieli o tym. Wiedzieli zwłaszcza na przykład z przykładu takich dużych miast jak Lublin, który na pewno nie był w Związku Radzieckim. Lublin zostaje w poważnej mierze wyzwolony przez Polaków. Władze polskie, wojewoda, władze przejmują i przez parę dni w tym Lublinie rządzą, po czym ich zostają aresztowani. W związku z czym istniała otwarta groźba, że jak Warszawa zostanie wyzwolona przez Polaków, to Rosjanie aresztują, także będą próbowali ich aresztować. Tyle tylko, że aresztowanie ludzi w Warszawie przez Rosjan było troszeczkę trudniejsze niż na przykład w Radzyniu Podlaskim. Pod dwoma względami. Raz, że to, co się dzieje w Warszawie, to łatwo było pokazać całemu światu. A dwa, że w Warszawie było 50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, którzy nie będą się przyglądali. Rosjanie może nawet byliby jakby zadowoleni z tego, że Polacy się tutaj bronią. I nie było żadnego takiego planu, że będziemy się bronili. Natomiast były głównie prywatnie, ale nie tylko, rozmowy i w kierownictwie Armii Krajowej, w delegaturze rządu, takie na pół ironiczne, znaczy ironiczne to może złe słowo, starające się, że tak powiem, pokazać, że jesteśmy wyżsi od tego, że Rosjanie, co zrobią Rosjanie, że parę dni po wyjściu Rosjan dowództwo Armii Krajowej i dalej zostanie aresztowane. Nie było to badane formalnie, natomiast było to przedmiotem na pewno rozmów oficerów z Komendy Głównej Armii Krajowej. Generał Okulicki, który miał zejść do podziemia w momencie wybuchu powstania, cała grupa ludzi z dowództwa, z Komendy Głównej AK miała nie brać udziału w tym wszystkim i przetrwać, że tak powiem, powstanie, już przetrwać w konspiracji, to oczywiście nie zazdroszczono im, że oni schodzą do podziemia, a nas mogą złapać Rosjanie. I ten fragment, o którym ja mówię, jest fragmentem prawie nieznanym w historiografii polskiej, ale jest prawdziwy. Jest prawdziwy, bo wprawdzie ze śmiechem, ale mówiono, no a jak za trzy dni przyjdą Rosjanie, to nas zamkną. Prawdopodobnie myśleli, że nie będą to trzy dni, tylko dłużej. Myśleli, że może to się coś uda, ale po prostu taką ewentualność przyjmowano. To raz. Druga rzecz, która była bardzo ważna, to na jaki okres miało powstać powstanie? Na dwa miesiące szykowano powstanie? No nie, oczywiście, że nie. Rosjanie zbliżali się do Warszawy. Pierwsze patrole pancerne rosyjskie weszły jeszcze 31 lipca. Rosjanie byli tuż i liczono się, że ci Rosjanie zdążą zająć Warszawę prawobrzeżną, a przynajmniej część Warszawy wschodniej, potem po wschodniej stronie Wisły. To będzie oczywiście oznaczało, że po zachodniej stronie Wisły główne siły powstańcze staną pod bronią, będą dobijały jakieś niemieckie garnizony. Natomiast Niemcy w owym czasie nie mieli żadnych sił,
które mogliby przeciwstawić powstaniu. Były wprawdzie garnizony, różne niemieckie na ogół, czy to ozdrowieńców, to znaczy takich świeżo wypuszczonych ze szpitali, czy to spełniające jakieś funkcje policyjne, czy funkcje jakieś administracyjne. Niemieckich takich placówek, także placówek policyjnych i placówek wojskowych było w Warszawie sporo. Ale jakkolwiek było ich sporo, to one się nie nadawały do tego, żeby dusić powstanie. One same siebie mogły z trudem się obronić. I rzeczywiście wiele z nich się przed uderzeniami polskimi 1, 2, 3 sierpnia, to niektóre, przede wszystkim sztab niemiecki i siedziba Gauleitera niemieckiego warszawskiego dystryktu, które były na placu Piłsudskiego, gdzieś też jest ta nazwa, wprawdzie w budynku, który nie został odbudowany, ale w każdym razie tutaj były niemieckie i placówki centralne wojskowe, i centralne polityczne i tak dalej. Z trudem, ale się obroniły, bo względnie szybko przyszła z zewnątrz odsiecz niemiecka. Ale ta względnie szybko to było tydzień. Natomiast liczono, że w ciągu popołudnia 1 sierpnia w nocy i następnego dnia Warszawa zostanie wyzwolona, lewobrzeżna Warszawa, ta właściwa część Warszawy, zostanie wyzwolona, jakkolwiek być może jeszcze jakieś tam placówki niemieckie będą się broniły. I początkowo nie było żadnych oddziałów niemieckich, które z zachodu mogły przyjść. Jeszcze przed wybuchem Powstania Warszawskiego niektóre pododdziały dywizji SS Hermann Göring, takiej lotniczo-pancernej dywizji, niektóre z tych oddziałów, na przykład oddział rozpoznawczy, trafiły na front na wschód od Warszawy, za czym Rosjanie podeszli pod Warszawę. Także było parę takich oddziałów niemieckich, ale one były na froncie na wschodnim, po wschodniej stronie Warszawy. Tam w okolicach Mińska, ale wcześniej jeszcze w okolicach Garwolina, ci Niemcy się cofali, prawda, po kolei na Pragę wszyscy. Do tego targówka, jak już mówiłem, te z pół godziny drogi piechotą od ówczesnego mostu Kierbedzia, czyli bardzo blisko centrum Warszawy, domu obok tego pancernego rozpoznania rosyjskiego. 31 lipca Rosjanie uderzali na Rembertów, z południa podchodzili pod Saską Kępę, która nie była broniona przez Niemców, od strony Marek szosą białostocką szli na Targówek i tylko centrum tego frontu było obsadzone przez Niemców, gdzie oni tutaj walczyli z sowiecką drugą armią pancerną. Natomiast prawe i lewe skrzydło w ogóle nie miało przed sobą przeciwnika. Taka była sytuacja 31 lipca i 1 sierpnia, tylko że 1 sierpień już pod jednym względem wyglądał inaczej. A mianowicie pod naciskiem Brytyjczyków premier Mikołajczyk przyleciał przez Iran na okrągłą taką drogą, przyleciał do Moskwy. W tej Moskwie początkowo jakby nie chcieli nawet z nim rozmawiać, mimo że zobowiązali się w stosunku do Brytyjczyków, że będą rozmawiać, ale z czasem zmienili zdanie i Wiaczesław Mołotow, komisarz ludowy, czyli minister spraw zagranicznych,
przyjął Mikołajczyka około godziny 10 w nocy, wieczorem 31 lipca. Prowadzili ogólną rozmowę. On się chciał zorientować, jakie propozycje przywiózł z Londynu Mikołajczyk. Wiadomo było, że on po prostu zaraz potem się spotka ze Stalinem i to przekaże. W każdym razie była to rozmowa taka dość chaotyczna. W tej rozmowie właściwie milcząco jeszcze tam uczestniczyli dwaj pozostali członkowie delegacji, ale rozmawiał praktycznie Mikołajczyk i w pewnym momencie Mikołajczyk powiedział, bo my czekamy na wiadomość, nie wiemy, czekamy, lada chwila będzie wiadomość, że w Warszawie wybuchło powstanie. I w tym momencie, jak on to powiedział, to Mołotow bardzo szybko zakończył rozmowę, udał się bezpośrednio po tym do Stalina, to dwa domy dalej czy coś, i powiadomił Stalina o powstaniu warszawskim. I wtedy Stalin podjął decyzję tuż po godzinie 22, tuż po godzinie 10.31 o zatrzymaniu uderzenia wojsk radzieckich na Warszawę. Ten rozkaz wydano natychmiast w trybie natychmiastowym i ten rozkaz został wykonany mniej więcej do godziny 3 nad ranem. Może nie do wszystkich jednostek dotarł o tej samej godzinie, ale generalnie większość jednostek zatrzymała swoje operacje, nie przygotowywane jakieś od rana ataki, które miały być. Wiadomo było, i Rosjanie sobie z tego świetnie zdawali sprawę, że w ciągu 1 sierpnia wejdą na Pragę. Rosjanie podeszli pod Saską Kępę. Ona była w tym czasie mniejsza, była w tych rozmiarach, które miała ta dzielnica przed II wojną światową. A więc Rosjanie dotarli mniej więcej na 1/3 wysokości obecnej Saskiej Kępy, nie napotykając Niemców. I te wysunięte oddziały pancerne rosyjskie, trzy korpusy pancerne drugiej armii walczyły tutaj pod Warszawą i ten korpus, część jego oddziałów z boku atakowała Niemców, którzy bronili Radzymina, ale większa część po prostu nie miała przed sobą, mieli przed sobą Saską Kępę, a na Saskiej Kępie nie było żołnierzy niemieckich. I czołgi rozpoznania sowieckiego, które 1 sierpnia wjechały tam, żeby zobaczyć, co się dzieje, rano obserwowały ruch, normalny ruch na moście Poniatowskiego. Jeździły tramwaje, jeździły samochody, przychodzili ludzie, nikt się nie śpieszył specjalnie, żadnych elementów, nie ma ucieczki. I Rosjanie są na długość Saskiej Kępy, i to nie całą długość. Z drugiej strony Rosjanie już poprzedniego dnia doszli do Targówka. Obrona Saskiej Kępy przez Niemców jest niemożliwa i Niemcy mają kłopot, żeby się wycofać. Tylko że ten kłopot nagle ustaje, ponieważ mniej więcej koło 3 w nocy poza jakimiś działami strzelającymi na większą odległość, na tereny na zachód od Wisły, poza jakimiś kilkoma takimi grupami dział,
to reszta wojska przestaje atakować, przestaje walczyć. Po prostu staje w miejscu. Staje w miejscu. Tego samego 1 sierpnia o godzinie 17, kiedy nie rozpoznano, było to zresztą bardzo trudne rozpoznanie, że Rosjanie już nie nacierają. Ta wiadomość nie dotarła do komendy głównej AK, ale taką wiadomość by przede wszystkim mogli dostać od Niemców. Niemcy byli zadowoleni, że ci Rosjanie się zatrzymali. Niemcy byli zadowoleni, że mogą bronić swoich pozycji w Rembertowie i tak dalej. Wszystko to tam zamarło i w tym czasie doszło do wybuchu powstania w Warszawie. I teraz tak, jak długo to powstanie miało trwać? Zakładając, że Rosjanie nie w jeden dzień, a w dwa dni będą zajmowali Pragę, do trzeciego dnia przejdą, nawet gdyby mosty były zniszczone, to powiedzmy sobie trzeciego dnia przejdą na drugą stronę Wisły. I to jest koniec powstania. Bo przecież nie będziemy walczyli z Rosjanami, wręcz przeciwnie. Możemy mieć z tymi Rosjanami wielkie kłopoty i spodziewano się, że z tymi Rosjanami będą wielkie kłopoty, ale nikt nie powiedział, że my szykujemy powstanie, które będzie trwało parę tygodni, a nawet dwa miesiące. Gdyby Rosjanie przeszli przez Warszawę i poszli na zachód. Za dwa miesiące mogli być w Berlinie, a nie w dwa miesiące czekać, aż upadnie powstanie warszawskie. I po prostu to powstanie miało siły, miało zaplecze, było przygotowane na walkę, która będzie trwała, powiedzmy sobie, tydzień, może 10 dni, a może dwa tylko. W momencie, kiedy badano możliwości powstania warszawskiego, to zakładano, że tutaj będzie kilka dni to trwało. Ponieważ za każdym razem było to założenie, że wybuch powstania jest wtedy, kiedy pojawiają się i wchodzą Rosjanie. I teraz nawet gdyby ci Rosjanie powoli jakoś wchodzili, to powstanie powinno trwać parę dni. I teraz ono oczywiście, jak wiemy, nie trwało parę dni, ale nie dlatego nie trwało parę dni, że Niemcy tak chcieli. Pierwsze oddziały niemieckie, nie licząc krótkiego takiego epizodu, a mianowicie wyładowana część pancerna dywizji Hermann Göring przeszła przez kraj Woli, ale kierowana była przeciwko przyczółkowi radzieckiemu pod Warką. I oni przeszli przez ten skraj Woli i poszli bezpośrednio, bo tam było to dla nich najgroźniejsze, przeszli bezpośrednio pod Warkę. W widłach Warki i Wisły była silna baza sowiecka armia gwardii, 8 armia gwardii trzymała tam przyczółek. W tej samej armii gwardii więcej było wojska niż wojska niemieckiego na odcinku od Puław do Modlina. W całym tym odcinku to te wojska rosyjskie, które przeszły na drugi brzeg Wisły, na przyczółek Warecki, to one były liczniejsze niż Niemcy tam posiadali dwie dywizje, a reszta to była zbieranina. A 8 Armia Gwardii to jest 100 tysięcy ludzi. Czy nawet w tym wypadku nawet więcej niż 100 tysięcy ludzi. Potężna armia.
jak na mały odcinek frontu, to tylko że oni przeszli, dostali rozkaz zatrzymania się i zatrzymali się. Pierwsze oddziały niemieckie, które są przeznaczone do walki z powstaniem, które przyszły z rejonu Poznania, to te pierwsze oddziały niemieckie przychodzą dopiero 4 sierpnia. Te oddziały przychodzą 4 sierpnia, wdzierają się tam, to są częściowo oddziały złożone z jeńców rosyjskich, którzy się potem po stronie Niemców walczyli, to były, są częściowo, w połowie to są oddziały właśnie te praniemieckie oddziały rosyjskie, których wyciągnięto z obozów jenieckich Czerwonej Armii. To jest pół, a druga połowa to są oddziały, właściwie oddziały takiego drugiego rzutu ad hoc stworzone w rejonie Poznania. I te siły wkraczają na Wolę i bardziej nawet niż broniącymi tam, między innymi broni to Kedyw, czyli harcerskie oddziały bronią tej Woli, ale nie są w stanie bronić na całej jakby szerokości frontu. Po stronie przeciwnika tego wojska jest znacznie więcej i ta obrona Woli, przynajmniej części Woli, trwa względnie długo. Natomiast tam, gdzie na Woli Rosjanie się wcześniej dostają, tam dochodzi do rzezi ludności cywilnej. To znaczy morduje się, zdobywają jakiś rejon w jakiejś ulicy i tak dalej, wypędzają tych wszystkich ludzi i mordują, prawda. Wiele tysięcy ludzi tam zginęło do dzisiaj. Tak naprawdę to nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile dokładnie, ale te straty były wielkie. Tylko że to jest 4 dni po rozpoczęciu powstania, czy nawet 5 dni, bo 4 dnia przychodzą. To jest w sytuacji, kiedy główne oddziały Armii Krajowej walczą wewnątrz miasta. Wyzwalają Starówkę, cały pas od Starówki w kierunku Woli, osaczają niemiecki garnizon, ten tak zwany rządowy wokół placu Piłsudskiego na krakowskim Przedmieściu. Tu są te walki. Teraz gdyby Rosjanie ruszyli i zajęli Pragę, to nawet nie musieli przechodzić na drugą stronę Wisły, a zajęli tylko Pragę, wystarczyłoby, ponieważ Niemcy wtedy nie broniliby się na miejscu, tylko by uciekali. Wystarczyłoby, żeby w ciągu jakichś 2 dni oczyścić całą Warszawę z garnizonów niemieckich. Ponieważ te garnizony niemieckie albo miały być zniszczone, albo uciec. Teraz zniszczone bez sensu, a więc oczywiście przebijaliby się, uciekaliby. Natomiast zamiast ucieczki tych garnizonów niemieckich, które były w Warszawie, to przyszły te połączone siły niemiecko-własowskie, Niemców i tych eksrosyjskich żołnierzy w służbie niemieckiej i pojawił się ten główny front od zachodu Warszawy. W sytuacji, kiedy główna część sił polskich walczyła wewnątrz Warszawy. Mówiąc inaczej, już na samym początku powstania warszawskiego Rosjanie nie zrobili takiego gestu, który by spowodował, że Niemcy
z Warszawy po prostu będą uciekali. A nie bronili w oczekiwaniu, że przyjdą im na pomoc jakieś wojska. Bo oni tylko dlatego się bronili, a nie uciekali. Ale to jest tylko pierwsza sprawa. Pierwszą sprawą jest to, że Rosjanie zatrzymali front. W ciągu paru dni okazało się, że oni zatrzymali front nie tylko w Warszawie, ale na całej linii Wisły. Przez pierwszy miesiąc nie zajęli praktycznie niebronionej Pragi. Po prostu stanęli. Ten front stanął. I to jest pierwsza rzecz. Stalin niemalże siłą zatrzymuje Mikołajczyka w Moskwie, obiecując jakieś rozmowy, doprowadzając do rozmów delegacji PKWN-u z Mikołajczykiem i tak dalej, jakieś takie historie, ponieważ Stalin jest przekonany, że w ciągu kilku dni powstanie upadnie. I jeżeli powstanie upadnie, to po pierwsze ruszy ofensywa rosyjska, a po drugie nikt nie powie, że to nie Rosjanie po powstanie upadło, tak sobie wyobrażał, powstanie upadło, Rosjanie wyzwolili miasto. Czeka na to, tylko że nic takiego się nie dzieje. To jest pierwszy okres, kiedy ofensywa zostaje zatrzymana, ponieważ Stalin jest przekonany, zresztą nie tylko Stalin, że w ciągu paru dni powstanie upadnie i jak powstanie upadnie, to będzie można ruszyć. Powstanie nie pada. Powstanie nie trwa tych kilku dni, jak przypuszczano. Powstanie trwa dłużej. Najpierw w sposób dość intensywny wyzwala większość Warszawy. Później, gdy przychodzi odsiecz niemiecka, później broni Warszawy przed tym uderzeniem niemieckim z zachodu. I gdy Stalin dochodzi do wniosku, że tydzień nie starczył, to pozwala na przygotowanie operacji zaczepnej z Nadwisły, bardzo szeroko zakrojonej, która ma się rozpocząć pod koniec miesiąca. Tylko że pod koniec miesiąca powstanie trwa i ofensywa rosyjska nie może ruszyć. W związku z czym dochodzą do wniosku, że należy utrzymać linię Wisły, czy nawet zdobyć linię Wisły, ponieważ stanęli u progu Wisły. Prawdopodobnie, gdyby Stalin wiedział, na jak długo zatrzymuje ich powstanie, to jednak prawdopodobnie machnąłby ręką na Warszawę i ruszył na Berlin. Ten front, który stanął 1 sierpnia, miesiąc później ten odcinek drogi z Rembertowa do Wisły, to ten odcinek zajmuje dopiero miesiąc później, w pierwszych dniach września, ofensywa rosyjska, która dochodzi te parę kilometrów od Rembertowa do Wisły, to ta ofensywa sowiecka rozpoczyna się natychmiast po tym, jak Niemcy zajmują Powiśnie. Przez większą część sierpnia Powiśnie nie było atakowane przez Niemców. Normalnie na tym Powiślu rozwijała się Armia Krajowa. Niemcy wprawdzie zachowali placówki takie umocnione już, które strzegły mostów. Te mosty zostały wysadzone dopiero wtedy, kiedy Rosjanie nie podeszli, a przez cały czas między oddziały niemieckie takie pilnujące mostów były po zachodniej stronie Wisły. W umocnionych budynkach i tak dalej.
Także trudno było to zdobyć. To jest kolejne rosyjskie uderzenie, które przychodzi w miesiąc po wybuchu powstania. Ono szybko załatwia zdobycie Pragi i tak dalej. To jest kwestia kilka dni. Po czym front znowu wstaje. I stoi czekając na zakończenie powstania warszawskiego. Ale jak się kończy powstanie warszawskie, to Rosjanie nie rozpoczynają ofensywy. Między innymi dlatego, że jest to już jesień i te warunki jesienne są cięższe, ale jest zupełnie inny czynnik. A mianowicie czynnik taki. Zniszczenie Warszawy. Kto niszczy Warszawę? Niemcy niszczą Warszawę. Dlaczego Niemcy niszczą Warszawę? Bo Rosjanie stoją pod Warszawą. I jeżeli się kończy powstanie warszawskie, mamy te dwa miesiące, kiedy Rosjanie stoją na wschód od Warszawy albo nad Wisłą. W Warszawie mamy tutaj te dwa miesiące, kiedy można to jeszcze wytłumaczyć, dlaczego oni nie chcą ruszyć, bo jak ruszą, no to ocalą powstanie warszawskie. Nie chcą ruszyć. Ale potem jest 3,5 miesiąca i te 3,5 miesiąca Niemcy poświęcają na burzenie Warszawy. Jeżeli spojrzymy na jakby terminarz burzenia Warszawy, to to miasto, a w każdym razie jego lewobrzeżna część po lewej stronie Wisły, to miasto jest miastem wymarłym w styczniu 1945 roku, tylko że o rozbitych, zniszczonych budynkach i tak dalej, absolutnie, absolutnie zburzone. Ale jeżeli spojrzymy na te pierwsze dni października, kiedy się kończy wybuch powstania, to możemy powiedzieć, bo takie badania prowadziliśmy w latach jeszcze 60. i one wykazywały to wszystko. W tych pierwszych dwóch miesiącach straty w Warszawie wyniosły mniej więcej 1/4 strat całego miasta. A 3/4, jak wygnali ludzi, jak było puste, to Niemcy chodzili od domu do domu, palili. Od domu do domu wyrzucali w powietrze materiałami wybuchowymi. Po prostu poza pojedynczymi budynkami, które były im potrzebne, to poza tymi pojedynczymi budynkami, na przykład Zamek Królewski zniszczyli w tym czasie. Zamek Królewski był uszkodzony, to prawda, ale Zamek Królewski przetrwał powstanie. Zamek Królewski i masa innych została zniszczona dopiero wtedy, kiedy powstanie upadło i Rosjanie, którzy bez trudu mogli zdobyć te ruiny, bez trudu, to po prostu przyglądali się z drugiego brzegu rzeki, jak Warszawa jest zniszczona, bo w ich interesie państwowym zależało z wielu względów, nie tylko z takich względów, że to stolica Polski, ale także z tych względów, że ona zatrzymała, powstanie warszawskie zatrzymało ich marsz do Berlina. Gdyby nie było powstania warszawskiego, Rzesza Niemiecka upadłaby i armia rosyjska by dotarła co najmniej do Renu. Jeżeli powstanie jeszcze trwało, gdy alianci dotarli dopiero do Belgii i ponieśli niepowodzenie,
kiedy chcieli ruszyć na Holandię. Na Holandię. Po prostu cała ta operacja, którą marszałek Montgomery tam usiłował prowadzić, skończyła się fiaskiem i Niemcy obronili jeszcze Holandię. Obronili zachodnią część Belgii. Wykonali na terenie Belgii kontruderzenie zimowe, które zadało bardzo poważne straty Amerykanom. I granica między, ta granica, którą Rosjanie osiągnęli w II wojnie światowej, to była granicą Łaby, poczynając od ziem czechosłowackich, granica Łabą szła aż na północny zachód od Berlina. Dopiero tam, kiedy Łaba bezpośrednio skręca do Hamburga, Brytyjczycy nie byli dalej w stanie dalej się posunąć niż do portu w Lubece. I taka wąska cieśnina między portem, między miastem i portem Lubece, a Dolną Łabą, to nie jest to, przestaje to być już granica rzeczna, jest to granica lądowa, ale na północ od Magdeburga zaczyna się i ciągnie się aż na południe granica, dokąd dotarli Amerykanie i Brytyjczycy. Mało, że ona się kończy. Takie było uzgodnienie, że tak należy zajmować Niemcy. I Amerykanie i Brytyjczycy, zwłaszcza Amerykanie, byli na tyle uprzejmi, że doszli do Łaby, stanęli i czekali, że z drugiej strony mniej więcej w ciągu tygodnia przyjdą Rosjanie. I teraz, co to znaczy udział Rosjan w zniszczeniu Warszawy i klęsce Powstania Warszawskiego? Ten rozdział się zaczyna od tego, że Rosjanie, idąc przez ziemię, które uznali, że są polskie, rozbrajają wszystkie polskie oddziały, zatrzymują oficerów. Później, kiedy już mają możliwość tworzenia jakichś obozów, to później tych rozpuszczonych żołnierzy zaczynają łapać. Ale wchodząc, rozbrajają tylko oddziały polskie. Te oddziały polskie, które im w znacznej mierze otwarły drogę na zachód. I ci Rosjanie, twierdząc, że to oni są tymi, którzy biją Niemców, zabierają całą, że tak powiem, całą prawdę o tym, że to Armia Krajowa, za czym Rosjanie dochodzą, Armia Krajowa po prostu robi małe powstania wszędzie. Bez większych walk. Ale dla świata to Rosjanie zdobywają. I to jest ta jedna z przyczyn, że Powstanie Warszawskie musi wybuchnąć, bo jak nie wybuchnie Powstanie Warszawskie, to Rosjanie będą mieli dowód, że Polacy nie chcą walczyć z Niemcami. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest sprawa zatrzymania w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia, zatrzymania działań ofensywnych w rejonie Warszawy, a w ciągu najbliższych paru dni zatrzymanie ofensywy rosyjskiej, która się ledwo rozpoczęła. Ledwo się rozpoczęła, doszła do przegrody Wisły i mniej więcej od Tarnobrzegu do północnej części Pragi. To na całym tym pasie Rosjanie stają. Zatrzymanie większej części armii sowieckiej to nie jest jakaś cząstka, to jest ponad połowa armii sowieckiej.
Armia sowiecka walczyła w owym czasie od Zatoki Fińskiej do Morza Czarnego. To jest prawdą. Tylko że na tym północnym odcinku i na tym południowym odcinku były wystarczająco duże siły, żeby zwyciężać, ale tam, gdzie został front zatrzymany, to znajdowało się ponad połowa armii sowieckiej. I ta ponad połowa armii sowieckiej, która mogła ruszyć na zachód, ponieważ na tym centralnym odcinku Niemcy praktycznie nie mieli wojska. Mieli trzy czy cztery dywizje. I to jest drugi okres, czekanie na to, żeby w Warszawę szlak trafił. Tylko że Warszawa się broni. I trzeci okres, no to my się szykujemy, że za dwa tygodnie, za trzy tygodnie zrobimy ofensywę. Przygotowane są te plany ofensywy, wszystkie i Stalin mówi nie, nie wolno. No nie wolno, bo powstanie trwa. Jak Niemcy obsadzają całą linię Wisły, to wtedy odważa się wyjść na Pragę. To jest rosyjskie działanie wojenne, rosyjskie działanie niszczenia wojennego Polski. Ale równocześnie Niemcy stojąc wiedzą, jak jest zniszczona Warszawa. Bardzo poważna część tego zniszczenia to są wtedy, kiedy Rosjanie przez Wisłę patrzą na Warszawę, mają wielokrotną przewagę nad Niemcami, Jak rusza ofensywa w połowie stycznia na zachód, na Niemcy, to żaden odcinek frontu niemieckiego nie jest w stanie bronić się dłużej niż kilkanaście godzin. Wszędzie tam, gdzie Rosjanie nacierają, oddziały niemieckie są w stanie bronić się kilkanaście godzin i uciekają w rozsypkę, w rozsypce. W połowie stycznia rozpoczyna się ofensywa, w końcu stycznia Rosjanie stają nad Odrą. To samo oni mogli zrobić odpowiednio wcześnie. To samo mogli oni zrobić na jesieni 1944 roku. Nie robią, ponieważ dają Niemcom szansę na zniszczenie Warszawy. Nie robią, ponieważ wiedzą, że Hitler się mści na Warszawie, ponieważ wiedzą, że tam Warszawa jest zniszczona, ponieważ słyszą bez przerwy eksplozje wysadzanych w powietrze domów, niszczonych domów. Przy pomocy przeładunków wybuchowych się te domy niszczy. Palących się domów, niszczenie tego wszystkiego. I Warszawa zostaje nie tak zniszczona jak po powstaniu, tylko zostaje całkowicie zniszczona. I jeżeli teraz ktoś mi powie, że to tylko Niemcy zniszczyli Warszawę, ja mu powiem, Niemcy byli w znacznej mierze, tak, Niemcy niszczyli Warszawę. Ale dlaczego niszczyli? Ponieważ Stalin, ryzykując, że nie osiągnie takich sukcesów w wojnie, jakie mógł osiągnąć, to Stalin zatrzyma przed Warszawą każdą ofensywę, prawie dokładnie pół roku. W tym czasie lewobrzeżna Warszawa przestaje istnieć. Rosjanie przyczyniają się do tego w sposób bardzo wyraźny. I nie można, bo wina Niemców jest oczywista. Wychodzi to poza normy dozwolone międzynarodowo formy wojny. Jest to samo, co dzisiaj robią Rosjanie Putina. Nie patrzą na zobowiązania międzynarodowe. I Niemcy, hitlerowskie Niemcy w tym czasie, gdzie na czasie rozpaczliwym dla państwa Hitlera,
w tym czasie, kiedy to państwo Hitlera się rozpada, niszczy, niszczy pod każdym względem, pod bombardowania, ataki i tak dalej. W tym samym czasie Rosjanie większą część swojej armii zatrzymują w Polsce i czekają. Nawiasem mówiąc, czekają nie tylko na to, żeby Warszawa cała została zniszczona. Czekają na to i tutaj się nie doczekali. Czekają także na to, żeby do końca Armię Krajową wybili Niemcy. Dla nich byłoby doskonale, gdyby Niemcy wszystkie oddziały Armii Krajowej wybili, zaprowadzili porządek na zachód od Wisły, tylko że Niemcy tego nie byli w stanie zrobić. Była tam bardzo silna działalność, walka partyzancka. Możemy się zgodzić, że wina niemiecka byłaby większa. Nie możemy się zgodzić, że to Niemcy zniszczyli Warszawę. Bo jeszcze poza wszystkim innym, Rosjanie tą Warszawę tak ostrzeliwali, żeby ją niszczyć. W Warszawie prawie nie było jednostek niemieckich. Ostrzeliwania Warszawy były niepotrzebne. Bombardowania Warszawy były niepotrzebne. Wcześniej jeszcze strącały nie tylko niemieckie samoloty, ale co najmniej w kilku wypadkach zestrzelone zostały amerykańskie samoloty. To też jest rzecz zupełnie zapomniana. Pod Warszawą jest grobowiec załogi amerykańskiego, tej superfortecy amerykańskiej. Tam się odbywają uroczystości i tak dalej, strącony przez Rosjan. I dlatego muszę w jakiś sposób zaprotestować. Nie można powiedzieć, że Niemcy zniszczyli Warszawę. Można powiedzieć, Niemcy i Sowieci zniszczyli Warszawę. Nawet jeżeli ten udział Niemców był wyższy, za co zresztą ci Niemcy płacili, grubo płacili krwią. Jeżeli ten udział niemiecki był wyższy, to Rosjanie, którzy za to nie płacili krwią, niszczyli miasto, niszczyli ludność, doprowadzili do zniszczenia Warszawy. Jak się nie pamięta o tym? Bo się po prostu nie pamięta, ponieważ jakieś dziwne siły powodują, że o niektórych sprawach, nawet sprawach najzupełniej oczywistych, po prostu się nie pamięta. Także dlatego, że ludzie wymierają, że ludzie umarli, że ci ludzie, którzy pamiętają, to do śmierci będę pamiętał tą czarną łunę nad Warszawą, którą oglądałem codziennie przez 2 miesiące z odległości 100 kilometrów. Warszawa płonęła czarnym ogniem i widać to było 100 kilometrów. To wszystko, co chciałem dziś powiedzieć.